Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Słuchanie jest charakterystyczne dla osób roztropnych. By stać się roztropnym, trzeba uważnie słuchać, a słuchając, szukać tego, co jest prawdziwe. Szukać tego, co jest prawdziwe. Ze słuchania, poznania prawdy rodzi się pragnienie odpowiedzi. My zawsze budujemy na tych, których słuchamy. Zobaczmy, że też poniekąd przejmujemy język, myślenie, styl życia osób, których słuchamy. Oni stają się naszymi przewodnikami duchowymi, stają się naszymi mistrzami, nauczycielami życia. Na tych budujemy, których słuchamy. I taki pokój, i taka radość jest nam dana, jakimi są wewnętrznie ci, których słuchamy. Nie każdego powinniśmy słuchać. Ja pamiętam, kiedy słuchałem jednego czy drugiego człowieka i czułem, że narasta we mnie gniew, jakaś złość, jakaś wręcz nawet nienawiść. I oddaliłem się, przestałem słuchać. I uspokoiłem się. Niektórzy noszą w sobie bardzo złe emocje. Nie wnikam w to, czego one są skutkiem. Ale w zależności od tego, kogo słuchamy, mamy w sobie pokój albo niepokój, jakąś złość albo też dobroć. Nie każdego powinniśmy słuchać, a jedynie tych, którzy w jakiś sposób oświetlają nam naszą drogę życia. Słuchanie Boga daje trwałe oparcie dla życia człowieka. Zobaczmy, że skała jest symbolem, o którym jest mowa w tej Ewangelii, niewzruszoności, prawdziwej wiary. Budować na skalę to budować na Panu, mieć zaufanie do Jego potęgi. Deszcz, wezbrane potoki, wichry to siły natury. Co jakiś czas namiętności, żądze ogarniają człowieka w jego ciele. One bardzo niepokoją. Tak być musi dla naszego wydoskonalenia się w wierze. Nie ma życia bez żądz, nie ma życia bez namiętności i nie może być życia bez walki duchowej. Doświadczanie przeciwieństw na drodze wiary jest drogą do mocnej wiary. Mądry patrzy na wszystko z pewnym dystansem, z pewną rezerwą. On rozumie, wiedząc, że tak jak jest gwałtowność, jak się pojawiła, tak też odejdzie. Pewne sprawy trzeba przeczekać, przetrzymać. Pamiętamy z 13 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Miłość wszystko przetrzyma. Miłość wszystko przetrzyma. I niczemu się nie poddaje, nie ulega zwątpieniu, nie upada na duchu. Mądry patrzy z dystansem i w tym czasie nie wolno oskarżać siebie, ale widzieć w próbie obecność kochającego Ojca, który ćwiczy, gdyż kocha. Tak jest z rodzicami. Jeśli autentycznie kochają swoje dziecko, stawiają mu wymagania. Oczywiście możliwe na poziom życia dziecka, ale stawiają wymagania. Dlatego
że kochają, na wszystko nie pozwalając. Mądrość, roztropność, łagodność, myślenie i patrzenie w prawdzie, czyli w wierze, chroni przed uleganiem żywiołom obecnym w nas, ale także obecnym w tych, z którymi żyjemy.